Jojo, siemanko, witam bardzo serdecznie. Po raz kolejny lecimy sobie z live streamem na Hitboxie. Ten live stream będzie później pokazany też na YouTubie. Miejmy nadzieję, że w fajnej jakości to się nagra. No jest 60 klatek, ale czy mi się to zapisze w 60 klatkach i czy YouTube to pokaże? Zobaczymy. Nowa gra na poziomie normalnym. Jest to Infamous First Light, oczywiście, tak jak widzicie. Firma ta pojawia się garstka ludzi zwanym przewodnikami, bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla. Tak wiadomo, jeżeli ktoś grał z was w Infamous Second Son, to będzie tutaj ogarniał, o co chodzi w tej grze. To jest w sumie taki dodatek, który jest dodatek standalone tak zwany, czyli można go normalnie zakupić, nie posiadając gry Infamous Second Son. Dostaliśmy to teraz w PlayStation Plus w styczniu za darmo. Wiem, że cierpisz. I mam po polsku. Przeżyłaś coś niewyobrażalnego. Ale nie pomogę ci, jeśli się nie otworzysz. Panno Walker? Panno Walker? Page! Page! Proszę, powiedz mi, co się stało. Okej. Okay. Upsis. Rodzice wzięli mnie na rozmowę, jak odkryli, że mam moc. Czuło się nieprzyjemnie. No nie miałam. Od więzienia. Na szczęście mój brat, Brent, opiekował się mną. Wziął mnie za rękę i uciekliśmy. Kilka lat żyliśmy na ulicy, wciąż w biegu, wciąż w ukryciu. Robiliśmy niefajne rzeczy, żeby zarobić, ale nasza ostatnia fucha w Seattle była gorsza niż wszystkie inne razem wzięte. Hej. No daj spokój. To już ostatnia robota. Jest załadowane, chodźmy już. Nie, przecież to dzień wypłaty. Ile? Starczy na mieszkanie. Tak? Tak. I jeszcze zostanie na birmańskiego kociaka. To ja. Dobry, to już coś. W końcu zaczniemy od nowa. Uda nam się, uwierz. Cholera, schowaj się! Co? Glinę. Zostań, zaczekaj tu. Odciągnę ich. I nie, stój! Rób swoje i pryskamy stąd. Myślisz, że nikt nas nie znajdzie? Nikt jak... Nie. Nie, nie używaj mocy. Nikogo nie zabiję, chcę tylko... Tylko tak, domu. Użyjmy mocy. Fetch! No dobra. Ej ty! Chodź tu! Spójrz tu. No dalej, spójrz na mnie. To konieczne? Tutaj, Hal! Jedna do sprawdzenia! Dobra, dobra, mała. Tutaj. Co tam? Cześć. Widziałaś tu gdzieś gnojka z irokezem? Nie. Znajdę go, jak przeszukam twoją łódź? Czekaj! Pokazać ci sztuczkę? Przewodniczka! Jest już na drodze! Idzie! Brent kazał mi trzymać swoje moce w tajemnicy. Gdyby ktoś dowiedział się, że jestem przewodniczką, przymknęliby mnie. Tamtej nocy się nie bałam. Miałam użyć mocy, żeby wykonać zlecenie, a potem mieliśmy zbierać. Bylibyśmy daleko, zanim dozowcy zdążyliby przybyć na miejsce. Fajna gierka. Przypomina mi się właśnie Infamous Second Son, gdzie gierka była dobra, naprawdę. Chyba kochają swoją robotę. Brakowało mi tego. Oddaj się! Jesteś otoczona! Chyba zwiałam. No tak. Nie wykonam tej roboty z policją na karku.
Nie namierzy mnie. Okej, nic mi nie grozi. Dalej, kryjówki. Gdzie się kryjecie? Kryjówki? Są jakieś kryjówki? Jakie kryjówki? Tu musi być coś, za czym można się schować. Uciekłam mu. Będzie mi to widać, tak. To jest to. Zmyliłam go. No i co teraz? Zaraz. Dialogi, muzyka, bla bla bla, mix audio, TV, coś tam. Co ja mam zrobić teraz, za przeproszeniem? Brent, jesteś cały? Tak, ale jak zaczęłaś świecić, zrobiła się afera. Uciekła. O, sorry. Dozowcy tu idą. Ups. Nie ten guzik. Co z naszymi planami? I z moim kotem? Powiedz, co trzeba zrobić, pomogę. Dobra, ale pośpiesz się. Apartament na rogu trzeciej i Stone. Włam się i zabierz czerwoną torbę. Okej. Co w niej jest? Przynieś ją, a odpłyniemy łódką pełną forsy. To mi się podoba. Po co damy radę, brachu? Zawsze jesteśmy jeden krok przed nimi. Tylko pośpiesz się. Nie nadawałbym sobie, gdybyś trafiła do więzienia DOZ. Okej. Tam jest to mieszkanie? Tam gdzieś nie. Tu nie mogę strzelać. Na razie nie mogę strzelać, dobra. Dobrze idę chyba. Mi pokazuje mapa. Fajna gierka, naprawdę jest dobrze zrobiona. Muszę przyznać. Och, to powiem mężowi! Mężowi powiesz? Dobrze. Tu mamy coś. To jest tutaj. Elegancko. Elegancko. Zamknięte. Cześć, Anderson. Jak zamknięte, to musimy wejść jakoś. Nie.
Którędy mogę wejść? Kominem. Kominem. Nie no, którędy trzeba wejść. Strzel drzwi. Strzel drzwi, sorry. Hej. Okej. Co? Żadnych świadków! Zabić ją! Nie! Ja chcę tylko tę czerwoną torbę! Gdzie jest torba? Podnieś torbę. Gdzie jest torba? Tutaj. Bierz. Siema, Havok. Witam. Ups. Ale wysadziło. Przepraszam. Cześć. Cześć. Podładuję się. Będzie mi to potrzebne. Troszkę spadłam z nieba. Okej. Okay. Fetch, jesteś cała? Byłaś tam? Co się stało? Jacyś Ruscy bawili się bombą. Cholera, rekiny. Znaleźli go. Kogo? Mojego szefa. Jak wiedzieli o apartamencie, to wiedzą o naszej łodzi. Chodź. Dobra. Grzej silnik, zaraz tam będę. Przepraszam. Gdzie? Naprawdę chciałem ci kupić tego kota. Spoko, wrachu. Następnym razem. O, policja. Shit, jedziemy. Policja mnie atakuje! Fetch, nie zbliżaj się do łodzi. Kręcą się wokół niej uzbrojone rekiny. Co? Zaraz tam będę! Nie! Jeśli dostaniesz przy nich ataku paniki, to cię porwą! Wszystko pod kontrolą, nie bój się. Dobra, kończ tę gadkę i się chowaj. Tam? Na łodzi coś jest? Dobrze, idę tam. Nie, wyjść na brzeg. Dobra. I teraz widzę, ja ściągnąłem, ale usunąłem. Potrzebuję miejsce na Tifa. A, no tak. Tif tam trochę zajmuje miejsca, nie? To fakt. Brent? What? Famous jest bardzo fajną grą, Brent? Trzeba przyznać. Mi się przynajmniej podoba. Odbijać, myślałam o Brencie. To mnie uspokajało. Trzymam się do dobrych wspomnień. Odbiję. Chyba na dłużej. Pierwszej nocy w Seattle skryliśmy się przed deszczem pod wiaduktem. Czytaliśmy komiksy przy latarce, aż zasnęliśmy. A później jakiś typ chciał ukraść nasz skromny dobytek. Chciałam, żeby za to zapłacił. Napisz mi tam, Havok, jak X Anderson, czy dźwięk z gry jest okej, czy nie jest za głośno. Ustaliliśmy zasady. Pierwsza z nich, nie używać mocy, nigdy. Rzeczy przepadły, ale cały czas mieliśmy siebie. Nie powinnam była używać mocy, to przeze mnie go zabrali! Przeze mnie! Odbiło mi! A.
zagubiona. Te haluny bardzo mnie zmieniły. Haluny. Budziłam się z nowymi mocami i... Dźwięk jest okej? Okay? To spoko. Moje ciało rwało się do walki, ale umysł... poddał się. Doceniam szczerość, panna Walker. Zróbmy przerwę. Może tam, pokażesz rozwaliłem mi te swoje nowe na końcu zdolności. Tam, w Second Sonie. No chyba chcesz nad nimi zapanować, tak, prawda? Co za zabiłem później w tej ostatniej misji. Tu przecież jesteś. Czy ja wiem? Jak ostatnio ich użyłam... W takim razie to... zaczniemy od podstaw. Będę obserwować twoje postępy stamtąd. Tylko proszę cię, pamiętaj, nie bądź głupia. Głupia to moje drugie imię. Nieprawda, Walker. Przetrwałaś. Tak, masz rację, że 500 giga to jest mało na tej nowej generacji, bo gry, które zajmują po 50 giga, to jest troszkę przesada. Każdy ma jakąś słabość. Gier tylko nie masz miejsca. Znaleźć. Powiem ci, że ja sprawdzałem sobie, jaki dysk można największy włożyć do PS4. Okazuje się, że limitem nie jest wielkość, tylko wymiar, bo 2,5 cala to są te małe dyski od laptopów, wchodzą do PS4, ale one mają do 2 tera miejsca. Przynajmniej ja znalazłem 2, więcej nie znalazłem, więc wiesz. Także 2 tera można wrzucić tam do środka, a muszę te małe, cienkie dyski od laptopów. Proszę bardzo. To dopiero początek. Ale świat nie będzie na ciebie czekać. Czasami trzeba działać instynktownie. Całkiem nieźle jak na początek. Co pani powie na nieco ciekawsze cele? Dobrze. Imponujące, prawda? Te hologramy są niezwykle realistyczne. A teraz proszę je zabić. Nie będę tak bezmyślnie strzelać, okej? Okay? Ich twórca, Eugene, też przewodnik, nie ma nic przeciwko. Ale po co? Chodzi o przetrwanie. Nie tylko pani, ale wszystkich, którzy nie mogą się bronić. O. No dalej, ochroń go. Żyje. Bardzo mnie cieszy twoja waleczna postawa. Przekonajmy się w takim razie, co potrafisz. Tak, można wymieniać dyski. Znajdź zakładnika i go uwolnij. Dobra robota. Niedaleko stąd ukryłam kolejnego zakładnika. Musisz go szybko uratować, inaczej umrze. Męka. Tam jest? Wynik w tym teście nie rzuca na kolana. Spróbuj jeszcze raz. Co? Wyprzyło cię. Dobrze, aby pozować grę. Okej. Siema, Kambi. Ja sobie wymieniłem dysk na 512 giga, ale SSD. Ale myślę, że ten SSD wyciągnę i będę raczej chciał zmienić go na zwykły, ale już wtedy właśnie włożę 2 terabajty. Długo cię nie było, no.
ulepszenia. Ulepszenia, posiadasz jeden, kontynuuj. To jest. Oto nowy skok, następnie przecież X. Trzeba sięgnąć granic swoich możliwości. Aby wyskoczyć wysoko w powietrze, ok. Podstawowe szkolenie za panią. Ale czy jesteś wytrwała, panu Walker? Czy będziesz walczyć w obliczu przeciwieństw? Czy może skupisz się w końcu? On guard, pan Walker. Trzeba znowu pośpieszyć na ratunek. Pośpiesz się, nowy zakładnik ledwo zipie. Potrzebujesz silniejszych rywali? Służę uprzejmie. Raczej nie. O, zabiję go. Okej, jest dobrze. Tam jest coś. Szybko, panno Walker, czekają następni. Byłoby przykro, gdyby zginął, prawda? Zaczynam to ogarniać. Oto kolejny nieszczęśnik. Ciągle ich przybywa, nieprawda? Tak. Spadajcie stąd! Teraz czeka ci prawdziwy test. O-o. Oh-oh.
To jest. No to są. Yeah, ukończone. Dobra robota. Siema, Lukasik. Twoja akcja ratowania zakładników była zadowalająca. Twoje osiągi są punktowane. Podam ci osiągnięcia pozostałych przewodników, żeby cię zmotywować do rywalizacji. Treningów nigdy dość. Jak zmienisz, to podaj gdzieś nazwę na którymś filmie. Nazwę dysku, okej. Okay. Bardzo dziękuję. Usiądź. A teraz opowiedz mi, co się wydarzyło później w Seattle. Po całonocnych poszukiwaniach brata wróciłam do portu, gdzie zastałam wrak naszej łodzi. Tam go spotkałam. On też szukał Brenda. Tyki cwaniaczek. Sorry, malutka, przepraszam, nie widziałeś tu czasem tak, Lukasie, takiego tak, kolesia tak. Z Irokezem? Czy ty znasz Brenta? Jesteś od ruskich? Rekinów? Nie, w życiu. Twierdzisz, że to jest ich sprawka? Cholera, ciągle porywają mi moich pracowników. Porywają? Stój! Wiesz może, gdzie jest? Pokażesz mi? Wyhamuj, słoneczko. Wydaje mi się, że masz zbyt ładną buźkę, żeby mieszać się w takie sprawy. Nie wiem, co cię łączy z Brentem, ale... To mój brat. Pomóż mi. Brat? Jesteś Fetch? A ja Shane. Fetch. Shane? Brent się nie pochwalił, że ma taką cudną, urabszą siostrę. Proszę, powiedz, gdzie go szukać. O. Wschodnia strona. Dziękuję. Jakbyś coś wymyślił, to dzwoń na telefon Brenta, okej? Tak jest, pewnie, jak sobie życzysz, słoneczko. Tylko uważaj na siebie, dobra? Jak ja mam obczaja z tyłu. Dobra jest. Muszę przygotować to miasto na moje prawdziwe oblicze. Potrzebuję neonu. Dużo neonu. A wok do lasu was jest bardzo. Cześć, Fetch. Wypuściłem swoje macki i okazuje się, że rekiny są w pełnej bardzo, gotowości. Bardzo, więc musimy działać fajną grą. Dobra, ja już jestem w drodze po neon. Hola, hola, słoneczko. Sam lubię sobie czasem coś wciągnąć. A to żeby gaz... To sztuczka, której nauczyłam się w Jersey. Gaz pozwala mi szybko biegać. Czyżby? Muszę ci uwierzyć na słowo, przewodniczko. Ciekawe, jakie jeszcze skrywasz tajemnice. A szczyt neonu? A gdzie jest ten szczyt neonu? Tam. Nie. Okej, wystarczająco duży. Wiesz, czego chcę! Yeah. No dobra, tyle nie wygazie. Przydaj się w końcu na coś. Mam piec i salon. Pierno. Niezła faza. Dobra, muszę być uzbrojona najlepiej jak się da. Dobrze smakują. O, jaki wielki i się rusza. To słyszałem o tym. Słyszałem już jak Bamboy streamował. O, jaki wielki się rusza. Aaa, nad matrzicę. To jest dobre. Mówiłem, że potrzebuję gazu. Skup się na Brencie. No, trudno było tego nie zauważyć. My
Myślę, że najlepiej by było, gdybyś wpadła do mnie, a ja w tym czasie wybadam swoich pacjentów. Dobra, muszę lecieć. To jest wyścig. Przelot przez te chmurki da mi kopa. Kopa! Ty smakowity neon, kucy. Zjem cię całego. Ty. O, wow. Jeszcze szybciej. Prawie się udało! O tak! Oh, shit. Smakują lepiej, kiedy próbują uciekać. Pana Gierko, czas spać w Kimę. Na razie chyba dobranoc. No to trzymaj się. Lukasik, pozdro 600. Dobra. Rekiny idą do mnie. Gdzie jest Brent? A, nikt z was nie mówi po polsku? Szlak. Pokój przeciwko, aby zebrać energię na atak specjalny. Kontynuuj. O. Okej, dupki. Przygotujcie się. Atak specjalny? Do widzenia, palancie. Wow, nice. Polny neon, tak jest. Fetch, skarbie. Moje matki wyczuły coś, co zostaje. Rekiny otrzymają niedługo dostawę broni. Kto tam jest na górze? A obiecuję, że za godzinę 50 uzbrojonych ludzi będzie szukać Brenda. Super, dzięki. I daruj sobie te teksty o matkach. Wiem, że jesteś oblechem. Ej, że nie wiem, czy wiesz, ale niektóre kobiety nie potrafią mi się oprzeć. Jasne. A, jasne. Punkty możemy mieć. To jest co? To jest... Znajdzie się zasięg na wciśnij trójkąt, aby doskoczyć do wroga i wprowadzić potężny atak przeciwnika w walce wręcz zwykłym kombinacją. Generujesz ataki wykończające. Okej. Okay. Czyli 4, tu mam 7 punktów. Mogę zrobić to i to, te dwa. To jest zwiększenie energii neonu o 25. To daje... Seria neonów. Chociaż to jest lepsze, seria neonów, to będzie dobre. Mam tylko dwa, więc już nic nie mogę. Zapłacisz. Dobra. Jak będziesz gotowa ukraść tę broń, spotkajmy się w alejce na tyłach sklepu z kanapkami Nex, okej? Wolę burna. Okej, tam trzeba wyskoczyć, dobra. Muszę wyskoczyć. Dobrze. O, tam jest jeszcze jeden. Holy shit. Ciężko tam w ogóle się wbić na to. Tak muszę to zrobić. Yeah. Ma 4 punkty doświadczenia. To wygląda ładnie, biorę. X1. Thank you.
Tam jest. Cholera, muszę tam wyskoczyć. Jest. Widzę to. Ej, ominąłem. Ominąłem. Ale tak to złapię. Nie, tak to nie złapię. Tak to złapię. Cholera. No jak mogę to ominąć, ty? Bez kitu. Chcę to mieć. Jest. Siema Dever, witam, witam. Gdzie mam punktów teraz? Mam punktów 2 tylko. A, to zabieram. Potrzebuję trójkę na to. Jeszcze jeden. A nie, jeszcze jeden. Tam jest jeszcze jeden. Okej, tam. Yeah. Spoko. Teraz lecimy na główną misję dalej. To jest. Tam? Holy shit. To wejść wyżej. A jest, udało się. To zostawić na razie, bo prawda jest taka, że za długo schodzi. Tak, właśnie. Yeah. Co tu jest?
Rozpocznij misję. Fetch! Auto załadowane! Spadamy! Siema Giera, dobry wieczór. Siemanko. Cholera, kiedy się włamywałem? Chyba aktywowałem jakiś alarm. Jeśli rekiny nas dogonią, osłaniaj mnie. Nic nie bój, będzie dobrze. Powiedz, skarbie, jeśli oni się dowiedzą, że ich okradłem, będą chcieli się na mnie zemścić. Dlatego wolałbym uniknąć. Wyluzuj, chroni cię przewodniczka, nic ci nie zrobi. Dostarczymy broń twoim ludziom, a oni użyją jej, by znaleźć Brenta. Wszystko gra. Kradną naszą broń! Fetch! Nie oddawaj się, załatwię! Zastrzelić przewodniczkę! Wyścig neon. Dobra, czysto, spadamy. Długo już grasz w Infamous First Light? Dopiero zacząłem teraz, od 40 minut dokładnie. No nie, naprawdę? Twoich ludzi i każ im szukać Brenta, bo zrobię ci dziurę w tym zboczonym łbie. Chwila, chwila. A co gdybym ci powiedział, że moi ludzie już od jakiegoś czasu szukają Brenta? Dam ci namiary na nich. Może się czegoś dowiedzieli. Z oblecha w równego gościa w ułamku chwili. No jak ty to robisz? Teksańskie wychowanie. Teksańskie wychowanie. Kopa muszę dostać teraz. Kopa dostać.
Śpią. O, ups. Łazi po ścianach. Nie. Dobrze. Chciałem zdobyć jeszcze ten małe coś. Małe coś. Ja. Yeah. Jak tam? Tam wlazłeś? Jest. Okej, tam na górze. Na górze. Jest tutaj. Tak, jest tu. Rozpocznij misję. Wiedziałem, że rekiny załatwiły jednego z moich. Lepszą te chipsy nie doszedł. A dzięki, że tak myślisz. Nie, nie, ochronię ich. Powiedz swoim ludziom, że ochronię każdego, kto szuka Brenta. Dam radę. O, co to? Nowa moc. Zdejmę go, jak będę miała czystą pozycję. Muszę się sprężać. Człowiek jeszcze dycha. Cieszę się, że tak dobrze sobie radzisz, bo właśnie namierzyli kolejnego z moich ludzi. Zajmę się tym. Daj mi namiary na niego. Już masz. Nie uciekaj mi, to jest baranie. O. Okej, tam jazda będzie. No dalej. Jeszcze browar. Jeszcze browar. Dałoby się. Uratowałaś go. Chwała ci za to. Potrzebuję teraz ludzi. Wykorzystajmy to, że twoi ludzie są namierzeni. Każ im wszystkim pójść do restauracji Olaf z koło portu. Schowam się na jakimś dachu i zaatakuję rekiny z góry, jak się pojawią. O, to całkiem niezły pomysł. Ja podjadę na tyły restauracji. Jak zaatakujesz, zgarnę wszystkich chłopaków i w długą. Dobra. Jeszcze jazda tutaj. Nie, czemu ona przystopnął?